Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Paulina. Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami projektem, jaki zrobiłam. To są karty ATC na warsztat, na który wybieram się w sobotę. Jeden warsztacik, w niedzielę drugi warsztacik. Pojutrze, znaczy warsztaty w sumie odbywają się już dzisiaj. Zaczynają się od 5 października do 8 w Ustroniu. Warsztaty twórczo zakręcone. Młynek. Rękodzielnicy będą tam różnych specjalności. Ja wybieram się na warsztat kartkowy i na warsztat będziemy robić wianek. Ale chciałam Wam pokazać karty ATC, które zrobiłam. Tutaj są w pudełeczku, które ozdabiałam. Zrobiłam z jakieś 16 kart. Pokażę Wam też taki mój proces od... Proces twórczy od prototypu do tego, co powstało w efekcie finalnym. Pokażę Wam tak. Mój pierwotny pomysł był taki. O, widzicie, to co ja chciałam tu zamieścić, to to, że będzie to w Ustroniu. Mnie się Ustroń kojarzy z lasem, z górami, więc wybrałam sobie taki stempel, widzicie, drzewiasty, leśny. Lubię takie połączenia barw Bielcraft, to jest taki mój kawałek, no i że jest to rękodzieło. Rękodzieło i tutaj mam taki stempelek wycięty z maszyną, jest handmade, ale pomyślałam sobie, że taki motyw maszyny, prawda, może sugerować, że ja akurat szyję na maszynie, bo tam są też warsztaty z szycie na maszynie. Przy użyciu maszyn coś tworzą dziewczyny pewnie najbardziej. No więc zobaczycie w następnych kartach, odeszłam od tego. I co jeszcze? To jeszcze, że są to warsztaty i tytuł jest Twórczość kocha różnorodność. No więc najpierw sobie pomyślałam, że ta maszyna jest to taka różnorodność, no, ale że no, akurat nie szyję na maszynie. Więc odeszłam od tego pomysłu. Także to jest pierwotny pomysł. A to co wytworzyłam, moi drodzy, to może tak obrócę tutaj. To są takie karty. Czyli zostałam przy klimatach, przy kolorach kraftowy biały, ale zmieniłam tutaj. Widzicie, miał białe, kraftowe było na początku, a zostałam przy bazie kraftowej. I potem jest taki mały panel podniesiony i na tym stemplowałam różnymi tuszami, które uznałam, że mi pasują i trzymałam się takich kolorów biel i kraft w sznureczku, stemple i stemple takie naturalne, zobaczycie, brązy, zieleń i stary złoty. I tutaj, i zmieniłam ten stempelek, widzicie, mam handmade, to jest jeden z moich ulubionych stempli. Jest kobieta, po prostu, jest ogólnie wystemplowana na kalce. Chciałam, żeby kalka mi nie przykrywała, żeby też tak trochę odsłaniała ten obrazek, żeby nie dominowała, ponieważ jak zmieniłam kolejność, no to nie chciałam robić na białej kartce tego stempla, tylko sobie zrobiłam go na kraftowym, był za ciemny, za ciężki tak wizualnie. I zmieniłam sobie na kalkę, która nie zasłania do końca, jest taka lekka. No sobie pomyślałam, że tu mógł być twórczość, kocha różnorodność, ale stempelek, jaki wybrałam, jest niech marzenia się spełniają. Tak w rękodziele. No i mamy tu jeszcze chlapania na karteczce i tuszowania. Tak to wygląda, tak się te karty prezentują. W sumie każda jest inna, tak a propos różnorodności, gdzie ja mam odkładać. Tutaj ten stempelek, ale troszkę z innego ujęcia i trochę inny tusz użyty, ale wszystko tak samo. Znaczy no, ten sam stempel, tylko się kolory różnią. Pokażę Wam w takim złocie błyszczącym. Jeszcze takie srebro sobie testowałam. Błyszczące, a przygaszone. To mamy takie dwa srebrne. Mam zieleń, jest bardziej intensywna, ale wydała mi się zbyt intensywna, więc pozostałam przy jednej odbitce tej zieleni.
I tutaj jest taki stare złoto. Puder stare złoto do embossingu. A tu mamy, o i tego mam, tu więcej, to mi się trochę mocniej odbiło, ale Wam pokażę. Taka zieleń, stara zieleń, to jest puder do embossingu. Taki zielono, ta zieleń jest trochę, czy ona jest mniej w niebieski, jest taki zielony, ciemny z, tam był brąz, taki vintage, a vintage lubię, no więc takie są też te karty. Tutaj mamy znowu złoto, tu mamy srebrno z tymi czarnymi drobinkami. No i także tak się te karty prezentują. Słuchajcie, dajcie znać, czy ktoś jedzie na te warsztaty. Ja wiem, że no fajnie by było. Ja bym się ucieszyła, jakbym mogła tutaj kogoś z Was poznać. W tym roku pewnie nie pojadę na inne warsztaty. Muszę trochę poczekać, ale bardzo byłoby mi miło. No tyle. No a jak nie, no to i tak Wam opowiem, jak było. Będę na dwóch warsztatach. Życzyłabym sobie być na większej ilości, ale są dwa i też się cieszę, więc... No więc tyle. Pozdrawiam Was i co? No nie wiem, fajnie było spotkać się na żywo. Na razie, pa, pa!